Marek Piotr Wójcicki, witam ponownie. Bezpieczeństwo to temat numer jeden, który od kilku dni nie cichnie we Francji. Bezpieczeństwo Francuzów, muzułmanów, Żydów oraz przedstawicieli innych wyznań. W tydzień od tragicznych wydarzeń, m.in. w redakcji tygodnika Charlie Hebdo, mieszkańcy Paryża nadal nie czują się bezpiecznie. Ze mną w studiu Marcin Darmas, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich, Uniwersytet Warszawski. Witam. Dzień dobry panu. Doktor Łukasz Jurczyszyn, Akademia Humanistyczna w Półtusku, Centrum Badawcze CADIS w Paryż. Witam. 60 tysięcy miał nakładu ten tygodnik, stojący zresztą na skraju bankructwa. Zebrał ogromną kwotę pieniędzy od tych, którzy się solidaryzują z ideą, z wolnością słowa, chcieli wesprzeć redakcję, która straciła 12 swoich dziennikarzy. 3 miliony nakładu dziś, o 8 wyprzedany. Kolejki we Francji, ale nie tylko, bo ukazał się także w innych krajach. Przetłumaczony na 5 języków, w tym arabski i turecki. Zostało wybaczone. Jak panowie to interpretują? Widzimy to zresztą. No, jak oglądałem ten wasz materiał i zobaczyłem tą okładkę, zresztą ona już od paru dni krąży w sieci, pomyślałem sobie, że jak na czasopismo, powiedzmy, tego maja 68 roku, które się utożsamia raczej z wolnością, raczej z prowokacją, raczej z śmiechem, który jest tradycją taką bardzo francuską, taką tradycją prześmiewczą już od Wielkiej Rewolucji. Jest to okładka niezwykle chrześcijańska, tak? Wszystko wam wybaczamy.